Golf. Golf 4. Samochód z pierwszego odcinka o nowym samochodzie. Prezentujący się, jak widać. No i można rzec, że on się prezentuje optymistycznie. No ale co się przez tym co zmieniło? To się zaraz dowiemy. Co będzie zaprezentowane, to zaraz wam podam na tacy, co zostało zmienione i zupgrade'owane. Nazywam się Michał Dzięgiel, a dzisiejszym filmem będzie reprezentacja, czyli co było robione w Golfie, czyli druga część tego nowego samochodu z tamtego roku. Mamy 2023 rok, luty, więc zapraszam na wstęp i film. Witajcie, z tej strony Michał Dzięgiel i dzisiaj wam zaprezentuję, czyli co robiłem w Golfie przez ten czas. Było robione niemało. Od razu pokażę wam, co zrobiłem niedawno i co się zmieniło. Mamy akurat, żeby was nie skłamać, 19 luty, niedziela, godzina już po 16. To pokażę wam, co było robione przez ten czas i co jeszcze zamierzam zrobić. Od razu uprzedzam, że już check engine'a nie ma. Bo najważniejsze błędy, wady, które zostały wykonane przez poprzedniego właściciela i to niestety z błędem poważnym, bo spierdzielił, nie naprawił do końca, zostały zneutralizowane i doprawione do jazdy dziennej, jak i dalekiej. Więc jedziemy do pierwszych, co zostało zrobione. Teraz wam narzucam, że akurat w Golfie nie było mało robienia. Pewnie niektóre efekty, defekty nie widać. Na przykład to, że tu jest głęboka rysa i on dopiero może się dobrze skupić, to widać ją, może się dopiero jak teraz zobaczyłem. Tak ogólnie to się mało rzuca w oczy. No auto osobiście nie zostało jakoś tak dużo zrobione. I tak no, sobie one prezentuje, no co poradzić. Auto zostało, można powiedzieć, doprowadzone do ładu i tak samo zupgrade'owane tylko tą naklejką słynną Need for Speed Kraków. Żeby nie było, nie rzuca się to jakoś w oczy. Widać, że było gmyrane przy bagażniku, co wam pokażę, co dzisiaj akurat naprawiłem, bo mnie już dręczyło przez kilka dni. No, auto osobiście, no, zostały zmienione opony na zimowe, ale się tak średnio... Dobrze się sprawdzają, szczerze, żeby was tu nie skłamać, bo chciałem już powiedzieć, że są do bani, ale tak naprawdę na razie się już tyle czasu trzymają, śmiga jak ta lala. No, ale dobra, przejdźmy do wpierw silnika, co się kryje za tą maską. Czyli jak to słynne, jak u mnie przyprawiło silnik 1.4 16-zaworowy, to nie jest jakoś ulubiony przez niektórych silnik, bo słyszałem, że niektórzy odradzają, no i takie tam. No, ale tak. Gdyby nie to, że inwestowałem w te swoje tam naprawy, to auto by o wiele dłużej by przesiedziało. No ale ze względu na to, że został zaniedbany, to musiałem trochę w niego inwestować. To i tak nie został do końca zrobiony, bo auto ma swoje już lata. No ale dobra, przejdźmy do tego, co zrobiłem. Ostatni, co zrobiłem na 100%, to będziecie mieli pewnie na screenshocie z moimi rzeczami, które zrobiłem. Więc trochę tego jest. Może nie tak dużo, tak to się wydaje. Ale tak, na pewno na rzut oka będzie widać EGR-a nowego. Nowy czujnik ciśnienia oleju, oryginalny. Bo prawdopodobnie tamten świrował i auto zachowywało się bezczelnie. Wywalało czujnik, a czujnik wywalało, bo po prostu słabo cisnął. Brak jednej śruby, to na nie zwracać uwagi, bo to już swoje robi. Przy silniku tak, co było robione, cewka zapłonowa, były wymieniane kable zapłonowe oraz tam było gmyrane przy rozrządzie ze względu na to, że był gmyrany i źle ustawiony. To był cały powód, żeby auto żłopało olej, zachowywał się dziwnie oraz mulił. Trzy rzeczy, które naprawdę robiły to, że to auto już nie nadawało się prawie do jazdy. Znaczy nadawało, ale słabo chodził. No ale przez to, że zostało prawidłowo ustawione, silnik dostał odświeżenia
i auto daje moc, tak jak należy. Jedynym mankamentem jest jeszcze uciekający olej spod korka oleju, ale piszą, że to jest chyba standard w tych silnikach, więc już nawet nie zwracam uwagi. Choć dziwnym cudem nie żłopie oleju od już 400 km, więc jestem naprawdę zdziwiony. Na ten czas tak, to jest pokazane wszystkie instrumenty, teraz usłyszycie dźwięk, jak go odpalam. Prawdopodobnie tak ma chodzić. Co wyrzucają je na chyba, różnicy to nie robi w tych silnikach. Trochę go szarpie na postoju, mi się wydaje, że przez to, że nie jest zbytnio rozgrzany, to może to jest skutek tego, takiej pracy innej. Ale co wiem, niestety jeszcze do zrobienia została ostatnia rzecz, czyli coś złe spalanie przy cylindrze numer 2. Mi się wydaje, że pierścienie albo już przytegowały się do tłoka i będzie trzeba zrobić płukankę wraz z wymianą oleju i innych tam płynów, albo niestety będzie trzeba już zająć się bardziej poważniejszą naprawą. No, zobaczy się. Na razie zrobię z tą płukanką, ale jeszcze mam trochę do jazdy, więc póki działa, nic nie robię. Klima, wszystko działa. Zostały nawet niektóre rzeczy zrobione dodatkowo, więc akurat tu mam dobry plus. Silnik i tak chodzi o wiele lepiej niż poprzednią, więc nawet nie zwracam na to uwagi. Ma moc, ma jeździć, też Volkswagen, w końcu po to ludzie też kupują. Inaczej działa teraz. Po odpięciu rurki on muli. Czy to się czuło jeszcze o jednej jakiejś wadzie? Okej, on inaczej chodzi o tego. Ale nie drga na postoju. To jest bardzo duży punkt. Oczywiście inaczej pracuje, ale i jaja. Patrzcie na to gania, obserwujcie. Słychać z tyłu inną pracę. Po odpięciu rurki on pracuje no inaczej, nie płukuje go, więc coś jest za rzeczy chodzą. Dobra, nie zwracajmy uwagi, jedziemy dalej. Tak, coś zostało w nim zrobione, to naprawdę jestem w szoku, bo zrobiłem to, o kurde, ale dymi. Płuka, słyszycie? Coś jakby wypłukuje. Dzisiaj zrobiłem bagażnik. Szczerze? Nie tak dziwiło, co się zepsuło. Okazuje się, że ten mechanizm tutaj, mechanizm potrzebował WD-40. Naprawdę, na sam się zdziwiłem. Na razie Sławek sobie tam schowałem do środka. Na jakiś pewien czas, jak się ogarnie to i nie będzie się ścinać, to będzie dobrze. No na razie jak widać. O, widzicie jak puka? A teraz zrobię ten eksperyment. No, na razie trochę mrzawka jest, bo to już cały jest no, trochę wylany wodą. Teraz będziemy z wodą. Albo ze rurką. Odepniemy to. Jeśli Wam się film spodobał, możecie stawić lubkę w górę, subskrypcję. Może po więcej. Więcej już wodą, żeby wyleciał. To zaprezentowałem, Upgrade'y zaraz jeszcze wewnątrz pokażę. I kończymy ten materiał. Zobaczcie. Na razie. I właśnie miałem pokazać wnętrze. No i co tu się mogło zmienić? No, mało się zmieniło. Jedynie niskie tonowe głośniki tam niżej dałem, pionierki takie fajne. Wysokotonowe też miałem, ale wolę oryginalne zostawić na jakiś czas jeszcze, póki się nie zepsują. Tak zwane piszczałki, tak nazywam. Przebieg, jak sami widzicie, już trochę jest od zakupu. Muszę chyba podpiąć z powrotem, bo widzicie, że ten chyba mi się wydaje, że większe spalanie na postoju robi. Chyba, że wymaga jakby oczyszczania. Nie wiem. Radio kojarzycie z Matiza. Się nic nie zmieniło. Sprawna klimatyzacja. Tutaj mam wideorejestrator. No i takie tam cup holder. Taki inny.
ale sprawne. Najważniejsze ogrzewanie tylnej szyby, trakcja, podgrzewane fotele, które muszę zrobić szczególnie od kierowcy. No i podgrzewane lusterka, które muszę tak samo sprawdzić, co jest z nimi nie tak. Ja tu zaraz sobie podepnę tego dziada, bo mi tu spalanie 1.5 kurde robi za duże. A ze względu na to jestem stan silnika, nie wiem. No to więc, no dziękuję za oglądanie. Auto się prezentuje, tu będzie czyszczenie te pizzerki wkrótce. Takie tam tu perela moje. Więc o właśnie, nie pochwaliłem się. Jeszcze mam tu na kierownicę takie fajne. Oraz na ręczny, ale coś nie wszedł do końca. No i tyle. Więc dziękuję za oglądanie. Jeśli się Wam film spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, bądź cokolwiek dla aktywności, żeby pokazać, że po prostu działamy dalej. Mam nadzieję, że Wam tyle wystarczy i do następnego filmu z golfem, albo jeszcze innego filmu. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, na razie.